jesteś ponętną kobietą i faceci tracą dla ciebie głowy. Spójrz na Ludzkę. Kalina, nie poznajesz mnie? Skoro jesteś moim dyrektorem, to na pewno się jeszcze spotkamy. W studiu festiwalowym Zwierciadła Katarzyna Klimkiewicz, reżyserka jednego z tych filmów, o których tu się najwięcej mówi i najgorętsze są to dyskusje, bo we mnie jest seks. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy po prostu nie bałaś się nakręcić filmu o Kalinie Jędrusik? Bałam się. Czego bałam najbardziej? Się. Czego najbardziej? No właśnie przede wszystkim tego, co się wiąże z biografiami, że często się wpada w pewną pułapkę opowiadania o życiu człowieka od śmierci do urodzin i właściwie to się sprowadza, to wszystkie te historie są w gruncie rzeczy do siebie podobne. Więc bardzo mi zależało, żeby właśnie znaleźć swój pomysł na tą Kalinę, swój pomysł na opowiedzenie o niej i znaleźć, a z drugiej strony też mi zależało, żeby pokazać, że to jest taka postać, taka żywiołowa, żeby właśnie pokazać tą jej żywiołowość, żeby ten film był w jej duchu, że cały czas próbowałam sobie wyobrazić, że ona siedzi na widowni, ogląda ten film i że on jej się podoba. Chciałabym, żeby to był taki film jej. Ty zrobiłaś bardzo dużo filmów, zdążyłaś zrobić, bo zaczęłaś bardzo też wcześnie robić filmy, także dokumenty, krótkie metraże. I czy ta Kalina to był jakiś pomysł, nie wiem, od dzieciństwa, od wczesnej młodości, czy właściwie ten temat przyszedł sam do ciebie? Jaki ty miałeś stosunek do Kaliny? Kalina Jędrusik taki osobisty. Kalina Jędrusik była taką częścią dla mnie lat 60. i takich młodości moich dziadków. I ona się dla mnie, właśnie kabaret starszych panów, ta moda, ta stylistyka, wzornictwo. I ona była częścią takiego, tej przeszłości, która była atrakcyjna i która była fajna. Ale ona nie była jakąś moją idolką. Zainspirowała mnie do tego tematu moja przyjaciółka, Katia Paliwoda, aktorka, która bardzo chciała, żeby taki film powstał i zaczęła mi o niej opowiadać i miała jakiś pomysł. I właściwie ten pomysł oryginalny jej jest jakby cały czas w tym filmie obecny, że to jest właśnie to wydarzenie, czyli ten występ barburkowy jako punkt centralny tej historii. I to, że Kalina cały czas tak bardzo fascynuje tak wiele osób, że jest takim fenomenem do dzisiaj, to zaczęło mnie intrygować. I to był taki dla mnie punkt wyjścia, co stanowiło o tym, że ona jest tak fascynująca, jest cały czas taką ikoną i cały czas dla ludzi jest ważna, mimo że tak dużo lat upłynęło i że w gruncie rzeczy to nie jest aktorka, która zapisała się jakimiś wielkimi, wybitnymi rolami, że są aktorki, które miały większe role, większe sukcesy, a jednak nie mają takiego statusu gwiazdy, ikony jak Kalina. Więc to był dla mnie taki... I jak zaczęłam studiować, analizować, wczytywać się, to coraz bardziej lubiłam tą Kalinę. No właśnie, bardzo szczerze, po pierwsze tak, to widać. Widać, że bardzo polubiłaś Kalinę i że starasz się ją zrozumieć i przybliżyć do niej, ale też tuż przed naszą rozmową przyznałam ci się, że nie miałam dobrych myśli na temat tego filmu tuż przed pierwszymi pokazami dla dziennikarzy. Myślałam, że nie da się zrobić dobrego filmu o Kalinie, że to zbyt ryzykowne, że za dużo osób rości sobie prawo do takiej ich własnej wersji Kaliny i tych wersji jest co najmniej kilka. Co prawda pojawiają się jakieś motywy, które cały czas wracają, to słynne święta i ladacznica, taki najbardziej chyba krzywdzący dla niej podział i w ogóle krzywdzący podział, kropka, na temat kobiet. Natomiast rzeczywiście ten film, to pierwsze zetknięcie z filmem, to wielkie zaskoczenie i myślę, że niemal dla każdego, bo to już czołówka jest taka, że myślisz sobie, co? Jak to? Film o Kalinie, o tej ikonie tak się zaczyna. Ten pomysł na czołówkę powstał już od razu. Wiedziałaś, że mniej więcej będzie w takiej estetyce, że to będzie taki animowany rodzaj kolażu. Nie, wiesz co, muszę przyznać, że to był, że to się pojawiło gdzieś dosyć późno na etapie montażu, kiedy już ten film był kilku osobom pokazany. Tak. Bo zaczyna się ten film tak, że idzie kobieta z mężczyzną przez miasto. I nie chciałam, żeby od razu było wiadomo, że to jest Kalina, żeby nie zaczynać od tego filmu o tym, że oto jest wielka gwiazda i zaczynamy film o tym, że to jest wielka gwiazda i powoli dopiero odkrywamy, że ta kobieta, która budzi takie kontrowersje, że to jest Kalina.
ale jak już zmontowaliśmy film, to miałam wrażenie, że to nie był najlepszy wybór i że ten film powinien się jednak zacząć od tego, że ta Kalina jest tą gwiazdą i że ludzie, którzy jej nie znają, powinni od razu wiedzieć, kim ona jest. I stąd był pomysł na tą czołówkę, żeby ona nas wprowadziła, że to jest taka trochę uwertura i że ona nam trochę pokazuje, kim ona była, jaka ona była, zanim wejdziemy w ten film. Mini opowieść, ale jednak z przymrużeniem mocnym oka, tak. Bo to właściwie trochę przypomina jakieś komedie z lat 60. Takie czołówki komedii, więc rzeczywiście jest to zaskakujące. A mówiłaś o tym, że coraz bardziej lubiłaś Kalina. Właściwie za co? Za co najbardziej? Tak osobiście, jeszcze nie filmowo. Chyba naprawdę najbardziej ją polubiłam za to, że ona się nie wstydziła. Pomyślałam sobie, że tego jej najbardziej zazdroszczę, że nie miała takiego wstydu przed tym, jaka jest, co myśli, co robi. Nie miała poczucia, że musi się dopasować. To najbardziej w niej polubiłam. Tego jej najbardziej zazdroszczę. Takiej właśnie wolności. I myślę, że to jest taka cecha, ta bezwstydność. Która tak ludzi wtedy fascynowała i do tej pory fascynuje, bo jest to coś takiego pożądanego. Cudownie było, myślę, tak właśnie żyć w takim poczuciu bez wstydu. Pięknie też pokazałaś jej relację z Dygatem, to wszyscy podkreślają. Ona jest jednocześnie wspaniała, a jednocześnie ma swoje wady. To jest jednocześnie rodzaj pułapki i czegoś, co dodaje jej skrzydeł i też dodaje kolorytu jej tożsamości. Jak ty myślałaś też nie tylko o Kalinie, ale w ogóle właśnie tym układzie, relacjach? Tak, no właśnie to był też taka pierwsza myśl, że ten związek z Dygatem był taki bardzo wyrazisty. Wszyscy o nim dużo mówili, teorii było mnóstwo o ich otwartym związku. I ja też nie chciałam wpaść w pułapkę, żeby opowiadać o Kalinie poprzez ten związek. Że bardzo starałam się jednak, żeby to był film o niej, a nie o jej małżeństwie. Tak. Natomiast wiedziałam, że to małżeństwo było bardzo bardzo ważne. No i to było też częścią. Oni razem stanowili też pewnego rodzaju taki wspólny byt. Nie wiem, myślałam o tym jak... przede wszystkim o takiej wielkiej miłości i przyjaźni, ale też ludziach, którzy jakby... Nie wiem, to powiedzieć, no, że ona miała jakieś swoje pragnienia i nie dopasowywała się do nich. Nie próbowała być dla tego Stasia tylko taką, jaką on ją chciał. Że ona potrafiła się też jakby sprzeciwić mu i dlatego on ją tak bardzo kochał. A ona go kochała też tak bardzo dlatego, że on ją potrafił skrytykować i że to cały czas było to tarcie ludzi, którzy są wobec siebie dosyć wymagający, ale jednocześnie bardzo się kochają. Dużo sobie potrafią wybaczyć, ale nawet jeśli się kłócą i ścierają, to jednak czuć, że są za sobą, że jakby jest w tym jakaś taka szczera międzyludzka więź, która już wykracza poza taką więź damsko-męską tylko taką prawdziwą, szczerą przyjaźń. I to jest fajne, bo też mi się wydaje, że oni tworzyli właśnie taką grupę bardzo fajnych przyjaciół. Tam jest, pojawia się też Tadeusz Konwicki, Tadzieniek. Ja uwielbiam tą postać w filmie, ale oczywiście Konwickiego ubóstwiam jako pisarza, a w naszym filmie pozwoliliśmy sobie zrobić z niego jest postacią drugoplanową, natomiast leciutką. Tak. Leciutko, ale właśnie tak, myślę, że tak, że właśnie te więzy przyjacielskie były tak piękne i takie ludzkie. I wydaje mi się, że wtedy te więzy były też silniejsze. Być może nie było tyle bodźców, tyle atrakcji, tyle rzeczy do robienia. Ludzie spędzali dużo więcej czasu razem. I też chciałam po prostu... Wydaje mi się, że to było bardzo dużą częścią tego, jak Kalina była. To środowisko, w którym się obracała. Jak wcześniej było wiadomo, jak wcześniej wiedziałaś, że Maria Dębska zagra Kalinę? Na początku był dosyć duży casting do tej roli i bardzo dużo aktorek wysyłało swoje self-tape'y. To wyglądało tak, że poprosiłam różne aktorki, żeby nagrały jedną scenę z Lekarstwa na miłość, tą scenę w bannie. I to był taki nasz casting i to było ciekawe. I nagrywały faktycznie w wannach? Tak, różnie. Trudno bywa z wanną w mieszkaniu. Różnie, bannie czy nie bannie, ale to było ciekawe. I właśnie, bo ten film właśnie Lekarstwo na miłość był też takim punktem odniesienia, jeśli chodzi o konwencję. Styl, jakby wydaje mi się, że Kalina była w tym filmie taka najfajniejsza i najbliższa swojej naturze. Myślę, że w Kabarecie Starszych Panów też była taka najbliższa, gdzieś tam najbardziej wydobyło się, potrafiła wydobyć z siebie to, co było jej taką największą prawdą. No i Marysia faktycznie zauroczyła nas taką swoją wielką charyzmą
I to jest coś takiego, czego się nie da podrobić. Czyli ten seksapil i charyzma i z jednej strony to jest onieśmielające i pociągające i ona jest i zabawna, i wkurzająca, ma silny charakter, więc jakby miała mnóstwo tych cech, które myślę, że ma Kalina, a jednocześnie no też włożyła ogromną pracę i na pewno rozmawiałyście już z Marysią, no gigantyczną pracę w stworzenie tej kreacji. I to była super fajna zabawa. Zanim porozmawiamy o szczegółach tej gigantycznej pracy i tych szczegółach w przygotowywaniach do roli, chciałam zapytać, jakie znaczenie miało to jej muzyczne wykształcenie? Nie wiedziałam w ogóle o tym. Nie wiedziałam, że Marysia... Ale od początku wiedziałaś, że robisz musical. Tak. Wiedziałam, że to właściwie to nawet nie jest może musical, to jest film muzyczny, tak. Bo jest tam bardzo wiele osób się oburza na to. Ja uważam, że to właściwie wspaniale w jakiś sposób, ale rzeczywiście musical wydaje się, że trochę zawęża tę dramaturgiczną, prawda, wagę tego filmu. Ten film ma bardzo dużo piosenek, które według mnie są taką nieodłączną częścią tej postaci. I one są jakby takim monologiem wewnętrznym. Ona poprzez te piosenki jakby daje upust swoim emocjom, trochę komentuje to, co się dzieje. Jest tam taki głosem wewnętrznym. Ale nie wiedziałam o tym, i że Marysia ma wykształcenie muzyczne. I wtedy jeszcze nawet nie wiem, kiedy się, czy ten pomysł, że ona będzie śpiewać te piosenki, pojawił się jakoś tak stopniowo. Czyli myślałaś z początku, że być może dogracie być piosenki może. Tak, z jakąś profesjonalną muzyczką. Albo że muzyczką. Wykorzystamy stare piosenki zremasterowane. Ale okazało się, że to w ogóle jest nierealne, ponieważ te piosenki są w mono, że tego się nie da potem sfiksować, ale no kiedyś okazało się, że Marysia ma to wykształcenie. I kiedy weszła do studia nagrywać te piosenki, tak, to mój kolega Adam Toczko powiedział, że po prostu opadła mu szczęka. Wiesz co, no i tutaj przychodzi mnóstwo muzyków, piosenkarzy i nagrywamy po prostu mnóstwo wersji. Marysia przeszła, zaśpiewała i w ogóle zaśpiewała czysto i wszystko się zgadzało. Oczywiście robiliśmy wiele wersji, dubli i tak dalej, ale faktycznie no, Marysia ma niesamowity słuch i wspaniale jej to wyszło. Mnie pomagała jej też, na pewno wam opowiadała, Paulina Mączka jako coach. Ja przychodziłam na niektóre te próby śpiewania i to było też ciekawe, jak ja i pewno, na początku ja próbowałam na tych nagraniach, ale Marysia mówi, wiesz co, chciałabym, żeby była Paulina, bo ja próbowałam, dawała mi uwagi aktorskie, a Paulina tłumaczyła to na to, jak uruchomić to narzędzie, te struny głosowe i przepony i tak dalej, żeby osiągnąć ten efekt, o którym ja mówię. Więc to była taka wspólna praca, bardzo fajna. I praca nad tymi piosenkami, która odbywała się przed rozpoczęciem zdjęć, była też taką poznawaniem tej Kaliny poprzez te piosenki. Rozmawialiśmy o tym, jak ona je śpiewa, z jaką intencją, dlaczego tak. I to nam pomagało się też do niej zbliżyć. Poprzez to śpiewanie jakby poznałyśmy ją bardziej. Więc jak już wchodziłyśmy na plan, to byłyśmy dużo bardziej z nią jakby oswojone. I to był, no i cieszę się bardzo i naprawdę niesamowite to, że wiele ludzi nie może dowierzyć w to, że Marysia śpiewa te piosenki. To prawda, trzeba było, wiele z moich znajomych musiało przeczytać to dopiero w napisach końcowych i upewnić się, aha. Tak, myślę, że po prostu tak, że to tak wyszło i to był jakiś taki dar losu. Myślę, że tak faktycznie Marysia świetnie śpiewa i teraz też powstała już, myślę, że niedługo będzie premiera piosenki, którą autorskiej, którą na bazie muzyki z filmu skomponował Krzysiek Zalewski i razem z Marysią śpiewają piosenkę, która będzie ten film promować, więc... Ciekawa byłam, czy można już o tym mówić. No można, nie wiedziałam, nie wiem, no w każdym razie... Jakby co to się wytnie. Wydaje mi się, że ta piosenka już niedługo będzie i też jestem bardzo ciekawa, jak ona zostanie przyjęta, bo tutaj też była dużo dyskusji, czy Marysia w tej piosence ma być Kaliną, czy ma być sobą, jak to wszystko ma być, więc to jest też taka interpretacja Marysi i Krzyśka. To jest już trochę osobne, coś, co jakby bazuje na tym filmie, ale już jest osobnym życiem, więc to jest też fajne, jak uruchamiają się kolejne byty. Dowiedziałam się też, i było to dla mnie szokująca wiadomość, jak przygotowywała się Marysia do tej roli. Wiem o zębach, o tym, że miała licówki specjalne, które naśladowały trochę zgryz Kaliny. Mhm. Też rzeczywiście efekt jest niesamowity. Rzeczywiście Maria Dębska mówi jak Kalina, a przecież wiemy, że na co dzień mówi nieco inaczej. I że miała różne przygody, między innymi miała trudności ze zjedzeniem z posiłku, bo cały czas te zęby jej przeszkadzały. To prawda. I kto się upierał przy takich szczegółach, przy takich... To Marysia bardzo potrzebowała tych zębów i to był jej pomysł i ona faktycznie...
Te wszystkie elementy były ważne. Oczywiście pomagała jej też przytyć i stworzyć z tego kształty Marta Tajduś, czyli coach, trenerka. Pomagała nam też cała grupa dziewczyn, tak. które się włączyły w tworzenie tej Kaliny. I była jeszcze taki coach aktorski, Ania Skorupa, która pomagała uruchomić tą taką energię kalinową. Ona współpracowała, pamiętam, między innymi w Fudze, prawda? Agnieszki Smoczyńskiej, tak. Tam też świetne efekty współpracy z aktorami. Ania jest naprawdę super i bardzo pomogła też i mnie. Mhm. Więc to w ogóle jest ciekawe, że przy tym filmie, przy tej Kalinie, na rodzinach tej, jakby odrodzenie się tej Kaliny, w tym filmie pracowało tak wiele różnych kobiet i to był taki Team Kalina, można powiedzieć, bardzo, bardzo to było ciekawe i właśnie jak z różnych stron, jakby i poprzez głos, i poprzez ciało, i poprzez właśnie takie psychodramy w sumie, które Ania robiła, i poprzez też jakby no... Która jest nasze ekspertką od ciała i duszy. Ania tak, od ciała, prawda? I duszy. I no i te wszystkie elementy się jakoś tak zgrywały wspólnie. No, ale oczywiście bez Marysi by się to nie udało, więc jakby to też nie, ja nie mówię tego, żeby jakoś umniejszyć jej niezwykły talent tylko i poczucie. Tak, ale tak. No, ale Marysia ma po prostu taki wspaniały instynkt i wyczucie i takie właśnie to wszystko jakby potrafiła tak skanalizować, że myślę, że to bardzo jej się udało. Jest też w tym filmie pokazane, są pięknie lata 60. Wiem, że tutaj też była niezwykła precyzja i myślenie o tym, jak to ma wyglądać. Między innymi słyszałam, że korzystałaś ze strojów wypuszczonych od takiego kolekcjonera strojów Vinty. Czyli to też jest bardzo, rozumiem, ważny element tego filmu. Tak, no tam jest pokaz mody. W filmie jest pokaz mody, więc też chciałyśmy, żeby te stroje, które będą na pokazie mody, prezentowane na modelkach, które chodzą po wybiegu, żeby to było coś, co też jakby pokazuje ducha tej epoki, więc te stroje wypożyczone były od Adama Lei. W ogóle jakby zależało nam jak najbardziej, żeby oddać ducha tych czasów, które ja pamiętam poprzez wspomnienia moich dziadków. Być może wyidealizowane, być może ich oczami, oni zmęczeni po tych wszystkich perturbacjach wojennych, powojennych i tak dalej. To myślę, że te lata 60. były takim trochę oddechem. Ten świat zaczął trochę ładniej wyglądać. Być może ja to trochę idealizuję, ale jest fajnie jest zobaczyć też w tej przeszłości pozytywne aspekty. Więc na przykład z takim elementem też, no właśnie i wzornictwo, i tkaniny. Na przykład ten szlafrok, w którym Marysia chodzi po domu, taki żółty, no wzorki, to jest zrobione z zasłonki, która została po mieszkaniu moich dziadków. I ja tak uwielbiałam tą zasłonkę, że ją po prostu zachowałam jako pamiątkę. I jak robiliśmy film, to ja przyniosłam, mówię, może się po prostu uda gdzieś ją włożyć do scenografii, bo chciałabym, żeby jakiś tam element z tego ich mieszkania był. I okazało się, że to było zbyt małe, żeby zrobić z tego jakąś zasłonkę w ich mieszkaniu, ale dziewczyny przerobiły to na ten szlafrok. Wspaniale. Ja się zastanawiam w kontekście poprzednich twoich filmów, jak myślę o Warszawie Hanoi albo o Zaślepionej, to zastanawiałam się i zrobiłaś, tak jak mówiłam, zdążyłaś zrobić sporo filmów, one miały różne tematy, ale myśląc na przykład o tych dwóch, to widzę taką, taki temat w twojej twórczości. Pokazujesz kobiety, przed którymi życie stawia jakieś wyzwania i właściwie właściwie wpadają one w rodzaj pułapki takiej życiowej, z różnych zresztą względów. Uważasz tak? Tak to też byś widziała? Tak wychodzisz. Myślę, że masz rację. Tak faktycznie się staje, że te bohaterki muszą coś udowadniać, muszą stanąć na wysokości także sobie. Tak. Myślę, że tak jest. Pewnie no... Ja też w tych bohaterkach próbuję znaleźć jakąś inspirację dla siebie samej. No właśnie, na ile to jest osobiste, na ile mówi się czasem, że twórcy robią jednak wariacje na temat własnego życia i własnych zmagań. Tak, może nie znam. Ja się zawsze szukam w tych postaciach, o których opowiadam, jakiegoś punktu, z którym mogę się utożsamić. Ciężko by mi było zrobić film o kimś, kto jest zupełnie mi obcy. No i pewnie tak, pewnie w jakimś momencie tak długo szukam, że znajduję coś, co jest częściowo mną i ta tak, jakby czy to jest ten sam cały czas film, trudno mi powiedzieć, ja tak może tego nie czuję, ale to jest zupełnie instynktowne, nie wykalkulowane, nie,
w postaciach męskich też próbuję znaleźć coś, co mogę zrozumieć, o czymś mogę opowiedzieć. Wydaje mi się, że wtedy jest szansa, żeby opowiedzieć coś ciekawego, bo ja rozumiejąc te uczucia mogę coś więcej o nich opowiedzieć, a jeśli patrzę na to tylko z boku, no to wtedy się czuję, jakbym po prostu kogoś oceniała, czy jakby trudniej mi jest zrobić film o kimś, z kim się nie mogę utożsamić. Czy to jest kobiece kino? Jak ty się czujesz z tym określeniem? Wydaje mi się, że już to kiedyś się mówiło kobiece kino, dlatego że bardzo niewiele filmów robiły kobiety i to było jakieś zjawisko rzadkie i dlatego je podkreślano i to było coś takiego wyjątkowego. Natomiast wydaje mi się, że to się zmienia, że już kobiety robią tak wiele filmów. Teraz dostało się 7 kobiet do szkoły filmowej. Że przestaje to być dziwne i wydaje mi się, że ta etykieta już w ogóle nie ma znaczenia, bo mężczyźni robią filmy o kobietach, kobiety robią filmy o mężczyznach. Nie wiem, co to znaczy kobiece kino. Czy to znaczy, że to są filmy, które robione przez kobiety, czy filmy o kobietach, czy film. No, wydaje mi się, że to jest jakieś taki coś, co już trochę jest nieaktualne. Określenie, które jest nieaktualne. Ja trzymam kciuki za werdykty jury. I jestem bardzo ciekawa, jakie nagrody dostaniesz, bo to, że dostaniesz, to jestem przekonana. Natomiast ciekawa jestem, jakie to będą kategorie. Trzymam kciuki, ale chciałam zapytać, czy ty już jesteś na takim etapie, że robisz już coś nowego, czy... Mam projekt, który rozwijam od dłuższego czasu, ale on jakoś się przeciąga w czasie. Myślę o następnym filmie. Tak, mam już następne tematy w głowie, ale na razie jeszcze zbyt wcześnie nie jestem jeszcze w stanie o nich opowiadać. To ja tylko zapytam, czy to bardzo daleko tematycznie od Kalindy Jędrusik? Tak, bardzo daleko. Z tą tajemnicą pozostawimy Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.